Chcę pomnożyć 78 razy 65. W trochę inny sposób niż ten najbardziej typowy, ale zobaczycie, że też sposób dosyć sensowny. Wiecie już pewnie, że istnieje mnóstwo różnych sposobów wykonania takiego mnożenia. Ja sam mnożę liczby w pamięci właśnie w sposób, który Wam zaraz pokażę czyli 78 razy 65 tak to pokolorowałem, żeby było widać, które elementy całego procesu mnożenia są widoczne w tym modelu w modelu powierzchniowym. Zaczniemy normalnie, tak jak w normalnym mnożeniu pisemnym, od liczby zapisanej na dole i jej miejsca jedności, czyli od tej piątki. 5 razy 8 równa się 40, ale zamiast zapisać tutaj 0, a tutaj przenieść 4, po prostu zapiszę całą 40 tu na dole. 40 to 5 razy 8. Teraz pomnożymy 5 razy 7. Tu musimy być trochę bardziej ostrożni, bo to nie jest taka sobie zwyczajna siódemka, tylko to jest siedemdziesiątka. 7 na pozycji dziesiątek. Ile to jest 5 razy 70? 5 razy 7 to 35, więc 5 razy 70 to będzie 350. Zapiszemy w odpowiednich kolumnach. I jeszcze raz, 5 razy 8, 40. 5 razy 70, 350. Jeżeli te dwie liczby dodamy, to razem będzie tyle samo, ile 5 razy 78. Przechodzimy teraz do szóstki. Czyli po kolei mnożymy 6 razy 8 i znowu musimy być ostrożni, żeby uwzględniać, kto na jakiej pozycji stoi. Ta szóstka stoi na pozycji dziesiątek, czyli reprezentuje 60, a 60 razy 8 to 6 razy 8, 48, czyli 6 razy 80, 480. Zapisujemy i na koniec 6 razy 7 byłoby 42, ale ostrożność podpowiada nam, że to jest 60 razy 70, czyli na końcu będą dwa zera, nie 42, tylko 4200. Teraz możemy to wszystko dodać. W sumie cały proces jest podobny do tradycyjnego mnożenia pisemnego. Trochę tylko wyraźniej zaznaczyłem, co z czego wynika i jakie tu naprawdę pojawiają się liczby, ale dodajemy normalnie, tak jak zawsze. Miejsce jedności 0, miejsce dziesiątek 4 dodać 5 równa się 9, 9 dodać 8 równa się 17. Jedynkę przenosimy. 1 dodać 3 równa się 4, 4 dodać 4 równa się 8, 8 dodać 2, 10 i przenosimy do wyższego rzędu. 1 dodać 4 równa się 5. No i mamy wynik 5070. Chciałbym teraz, żebyśmy sobie wyobrazili to, co tutaj się pojawiło przy pomocy właśnie modelu powierzchniowego. No to jeszcze raz od początku. Mamy tutaj 78, ta odległość reprezentuje 70, ta odległość tutaj reprezentuje 8. Mnożymy razy 65. Ta odległość to 60, a ta odległość to 5. Nie jest to dokładny rysunek, nie jestem ploterem ani drukarką, ale chodzi o pokazanie pewnego pomysłu. Ta cała odległość to 78. A ta cała odległość to 65. Jeżeli mamy prostokąt o wysokości 78 jednostek i szerokości 65 jednostek, to pole jego powierzchni będzie wynosić 78 razy 65, czyli powierzchnia całego tego prostokąta to 5070 jednostek kwadratowych. I każda z tych liczb składających się na powierzchnię 5070. Może być przedstawiona jako jeden z kawałków tego całego modelu powierzchniowego. Kiedy mnożymy 5 razy 8 i otrzymujemy w wyniku 40, to to jest ten kawałek tutaj. 5 razy 8 równa się 40. Kiedy mnożymy 5 razy 70 i otrzymujemy w wyniku 350, to to jest ten kawałek tutaj. 5 razy 70 równa się 350. Kiedy mnożymy 60 razy 8 i otrzymujemy w wyniku 480, to to jest ten kawałek tutaj. 60 razy 8 równa się 480. I w końcu, kiedy mnożymy 60 razy 70 i otrzymujemy w wyniku 4200, to to jest ten duży kawałek tutaj. Ma 60 jednostek szerokości i 70 wysokości, czyli ma powierzchnię 60 razy 70. Czyli 4200. I kiedy te wszystkie liczby dodamy i otrzymamy 5070, to tak samo tutaj dodajemy wszystkie te kafelki. Ten duży ma największą powierzchnię i zajmuje największą część całego prostokąta to jest 480, ten pionowy to 350, i to małe tutaj w rogu to 40. Razem 5070. Suma tych liczb 5070. Suma tych powierzchni to też pięć tysięcy siedemdziesiąt jednostek kwadratowych.